Pierwsza Księga Królewska, rozdział pierwszy, część pierwsza. Gdy król Dawid się zestarzał i posunął się w latach, choć go okrywano derkami, nie mógł się rozgrzać. Rzekli do niego jego słudzy: należałoby poszukać dla naszego pana, króla, młodej dziewczyny, która by była przy królu i pielęgnowała go, i sypiając z nim ogrzewała naszego pana, króla. I szukano pięknej dziewczyny po całym obszarze Izraela. A gdy znaleziono Abiszak, szunamitkę, przyprowadzono ją do króla. Była to bardzo piękna dziewczyna. Pielęgnowała i obsługiwała króla, lecz król z nią nie obcował. Dawid musiał być już bardzo wyczerpany i słaby, skoro trzeba go było rozgrzewać w taki sposób. Imię Abiszak znaczy ojciec mój, pochodziła z Szunem. Ta miejscowość leży na terenie, które zajmowało wtedy plemię Isachara. Wtedy Adoniasz, syn Haggity, chełpił się i mawiał: ja zostanę królem. I sprawił sobie wozy i konie i dobrał sobie świtę z 50 mężów. No, widać było, że Dawid niedługo umrze i Adoniasz postanowił zapewnić sobie następstwo. Postąpił podobnie jak Absalom. On też sobie dobrał świtę 50 mężów. Jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc: dlaczego tak postępujesz? Również i on był bardzo urodziwy, a według czasu urodzenia szedł zaraz po Absalomie. Dawid nie był dobrym ojcem. Napisane jest, że nigdy nie karcił Adoniasza i zebrał tego plon. Adoniasz urodził się zaraz po Absalomie, także ci synowie, którzy urodzili się w tym czasie, byli podobnie wychowywani. Był on w zmowie z Joabem, synem Serui, i Ebiatarem, kapłanem, którzy popierali Adoniasza. Stronników Adoniasz miał niezbyt wielu. Joab był człowiekiem dość nikczemnym i można się domyślać, że kapłan Ebiatar musiał mieć podobny charakter. Natomiast kapłan Sadok i Benaja, syn Jehojady, i prorok Natan, i Szymei, i Rei oraz rycerstwo Dawidowe nie byli za Adoniaszem. Większość ludzi z otoczenia Dawida nie popierało Adoniasza. Sadok znaczy prawy, Benaja Jahwe zbudował, Jehojada oby Jahwe wiedział, Natan to podarunek. Gdy raz Adoniasz składał ofiarę z owiec i bydła i tucznych cieląt przy śliskim kamieniu, który jest obok źródła faluszników, zaprosił wszystkich swoich braci, synów królewskich i wszystkich pochodzących z Judy dworzan królewskich. Lecz nie zaprosił proroka Natana i Benai, i rycerstwa, i Salomona, swojego brata. No, najwyraźniej planował Adoniasz przy okazji tego składania ofiar zrobić coś, co nie mogło się podobać tym ludziom, których nie zaprosił. Źródło foluszników leży w pobliżu Jerozolimy, w pobliżu miejscowości, która nazywa się Rogel, czyli stopa. Wtedy rzekł Natan do Batszeby, matki Salomona: czy nie słyszałaś o tym, że Adoniasz, syn Haggity, obwołał się królem bez wiedzy naszego pana Dawida? Idźże teraz, pozwól, że ci dam radę, i ratuj swoje życie i życie twego syna Salomona. Nie jest napisane, w jaki sposób Natan dowiedział się, że co knuje Adoniasz. Być może objawił mu to Bóg i dlatego Batszeba miała dosyć czasu, żeby uratować Salomona, swojego syna, i samą siebie. Idź zaraz do króla Dawida i powiedz mu: przecież przysiągłeś, panie mój królu, twojej służebnicy, mówiąc: Salomon, twój syn, zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie. Dlaczego więc został królem Adoniasz? Otóż, gdy ty jeszcze będziesz tam rozmawiać z królem,
Ja wejdę po tobie i potwierdzę twoje słowa. Natan też powiedział Batszebie, w jaki sposób ma rozmawiać z Dawidem i obiecał pomoc. I weszła Batszeba do króla, do komnaty. Król zaś był już bardzo stary, a Abiszak, szunamitka, usługiwała królowi. Gdy zaś Batszeba przyklęknęła i oddała królowi pokłon, król zapytał, czego chcesz? Widać, że Dawid nie wiedział, co się dzieje, co Adoniasz robi, bo nie domyślał się, z czym Batszeba przychodzi. A ona mu odpowiedziała, Panie mój, Ty przysiągłeś Twojej służebnicy na Pana, Boga Twego. Salomon, Twój syn, zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie. Tymczasem zaś Adoniasz został królem, a Ty, mój Panie, królu, o tym nie wiesz. Kazał on zabić na ofiarę wiele wołów i tucznych cieląt i owiec i zaprosił wszystkich synów królewskich i Ebiatara, kapłana, i Joaba, dowódcę wojska, lecz Salomona, twojego sługi, nie zaprosił. Batszeba powiedziała, że Adoniasz obwołał się królem i tak pokierował wydarzeniami, żeby inni członkowie rodziny królewskiej i dworzanie to zaakceptowali. Na ciebie, panie mój królu, zwrócone są oczy całego Izraela, abyś im ogłosił, kto zasiądzie na tronie mojego pana króla po nim. W przeciwnym razie, gdy pan mój król zaśnie z ojcami swoimi, ja i syn mój Salomon zostaniemy uznani za buntowników. A Batszeba też wyjaśniła Dawidowi, że tutaj już nie tylko chodzi o władzę dla Salomona i o dotrzymanie obietnicy, ale o życie i Salomona i jej. A gdy ona jeszcze rozmawiała z królem, przyszedł Natan, prorok, i doniesiono królowi. Oto Natan, prorok, przyszedł. Stanął więc Natan przed obliczem królewskim i oddał królowi pokłon do samej ziemi. I rzekł Natan, Panie mój królu, czy ty tak rozstrzygnąłeś, Adoniasz zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie? Gdyż wstąpił dzisiaj i kazał zabić na ofiarę wiele wołów i tucznych cieląt i owiec i zaprosił wszystkich synów królewskich i dowódców wojska i Ebiatara, kapłana. I jedzą i piją oto u niego i wołają, niech żyje król Adoniasz. Mnie wszakże, twojego sługi i Sadoka, kapłana, i Benai, syna Jehojady, i Salomona, twojego sługi, nie zaprosił. Czyżby od mojego pana, króla, wyszła ta rzecz, a nie powiadomiłbyś twojego sługi, kto zasiądzie na tronie mojego pana, króla, po nim? Potem wszedł Natan, tak jak obiecał, i wyjaśnił królowi dokładniej, co się stało. No i powiadomił go o tym, co Adoniasz robi za jego plecami i bez jego wiedzy. Śpiewać chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie na myśl, że Boga znam. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Dokoła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim po wiecznym korytarze. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie.
siną dal. My wiemy każdy kolejny krok, dzień chwały zbliża nam. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wiecznie śpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wiecznie śpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem. Więc wielka radość rozbiera nas, bo zaproszenia mamy. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch.